Wszyscy jesteśmy w podróży i powinniśmy sobie pomagać. Zapewne takim etapem naszej wędrówki będą Światowe Dni Młodzieży w Polsce i obecność na nich papieża Franciszka. Jednak zanim to nastąpi, trzeba dobrze się do tego przygotować, nie tylko duchowo. Człowiek nie może siebie odnaleźć inaczej, jak poprzez bezinteresowny dar z siebie, na przykład oddając swoją krew, powiedział nam ksiądz arcybiskup Wacław Depo. I takiej wielkodusznej pomocy powinniśmy się uczyć od najmłodszych lat. Pomagam, bo sprawia mi to radość. Pomagam, bo wzbogacam siebie. Pomagam, bo dzięki temu poznaję nowych przyjaciół. Pomagam, bo lubię pomagać. W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, a co za tym idzie wizytą papieża Franciszka, Śląskie Centrum Krwiodawstwa zachęca do oddawania krwi. Wśród tego daru podstawowego krew jest symbolem życia. To tak jak serce jest symbolem człowieka, to wiemy, że ten dar jest nam potrzebny nawzajem. Okres wakacyjny w naszym szpitalu, jeżeli chodzi o gospodarkę krwią, zapotrzebowanie krwi, no jest takim okresem wymagającym z uwagi na to, że nasz szpital zabezpiecza byłe województwo częstochowskie i również pod niejako naszą opieką jest trasa DK1, związane z na tej trasie wypadki. Urazowość wakacyjna również młodzieży powoduje, że zapotrzebowanie na krew w okresie wakacyjnym, szczególnie w oddziałach zabiegowych, jest wyższa niż w pozostałych miesiącach roku. Związane to jest również z tym, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa boryka się z trudnościami w odpowiednie zaopatrzenie krwi z uwagi na absencję urlopową stałych dawców krwi. Nałożenie się tych dwóch problemów powoduje to, że każda jednostka krwi w tym okresie wakacyjnym jest na wagę złota. W tegoroczne wakacje potrzeba jest znacznie więcej niż w poprzednich latach. Dlatego warto oddawać krew. Dlatego, że pomagamy innym, pomagamy ludziom chorych, których nie brakuje w naszych szpitalach. Po wypadkach, różne operacje planowane, zabiegi. Także nie można tego zastąpić niczym innym jak krwią. Zawsze apelujemy o zgłaszanie się dawców krwi w tym okresie, mimo nawet okresu urlopowego, do oddawania krwi w miejscu odbywania wypoczynku, bo wiadomo, że regionalne centra są to naczynia połączone w naszym kraju i zawsze ta krew oddana gdzieś w jakimś regionie kraju uratuje komuś życie. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich pielgrzymów, niezależnie czy z kraju, czy z zagranicy, tutaj na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, jak również na różne trasy pielgrzymkowe, bo to miejsce jest związane z domem matki. Dlatego tam, gdzie jest matka, tam jest życie. Przygotowujemy się od dłuższego czasu na wizytę papieską i na pielgrzymów, którzy automatycznie pojawią się razem z papieżem. Nasz szpital jest do tego przygotowany, oczywiście ze współpracy z Regionalnym Centrum w Katowicach. Dotychczasowe nasze doświadczenia z pielgrzymek corocznych oraz z odbytych już swego czasu wizyt papieskich pokazują, że sobie dajemy z tym nieźle radę. Banki krwi, wiadomo, w okresie wakacyjnym znacznie szczupleją, bo tych krwiodawców jest mniej, wyjeżdżają na wakacje, młodzież nie chodzi do szkół,
Także no, agitujemy, żeby jak najwięcej ludzi oddało krew. Studenci naszego miasta w różny sposób pomagają i wchodzą w różne dzieła, bo są ludźmi, którzy mają otwarte serca. Nasi studenci również oddają krew. To nie jest tak, że to jak im się przypomni albo jak im się zachce, tylko znam takich studentów, którzy regularnie oddają krew. Widzę też radość. Widzę, że radość w nich, radość z tego, że wiedzą, o co chodzi, że dając życie, ratują życie. Dając życie swoje, ratują komuś życie. Na dzień dzisiejszy każda krew jest potrzebna, każdej grupy. Nie odrzucamy jednej od drugiej, po prostu każda jest potrzebna, a najwięcej brakuje nam RH-minusów, grupy krwi o RH-minus. Pięknie to streszcza słowo Kościoła, który w Konstytucji Duszpasterskiej powiedział, że człowiek jest jedynym w świecie stworzeniem, którego Pan Bóg chciał dla niego samego, ale nie może siebie odnaleźć inaczej, jak poprzez bezinteresowny dar z siebie. A krew jest tym darem najcenniejszym. Każdy zabieg, no powiedzmy sobie szczerze, jest zawsze jakąś pełną niewiadomą, gdyż no jest to jednak operacja i chirurg operujący nie może przewidzieć do końca, co się wydarzy w czasie zabiegu, jakie będą powikłania. Oczywiście chirurdzy mają swoje standardy i wiedzą mniej więcej i z doświadczenia takiego życiowego, zawodowego, a również z pewnych wytycznych, ile tej krwi do zabiegu potrzeba, ile trzeba zbankować. I po drugie mają taki komfort pracy, że jednak no, u nas w szpitalu zawsze ta krew dla chorych jest. Żeby móc oddawać krew, kandydat na krwiodawcę musi być osobą pełnoletnią, skończone 18 lat. Musi być zdrowy, nie brać żadnych leków, bo to jest przeciwwskazaniem. Oczywiście po lekkim posiłku i jeżeli się kwalifikuje, to przystępuje do oddawania krwi. Nie można oddawać, jeżeli ktoś jest przewlekle chory, typu tarczyca, choroby serca, jakieś naczyniowe, cukrzyca dyskwalifikuje, no jakieś choroby zakaźne. Tatuaż, owszem, można krew oddawać, ale po 6 miesiącach od zrobienia tatuażu. To jest taka karencja, gdzie dawca musi po prostu poczekać na oddanie krwi. Zawsze blok operacyjny zamawia do danych typów operacji odpowiednią ilość jednostek. Albo ona jest niezużyta i wtedy idzie do innych pacjentów, albo jest zużyta i plus jeszcze jest zamawianie na CITO dodatkowych jednostek. W tym miesiącu w lipcu krew będzie można oddawać w każdy dzień od poniedziałku do piątku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa przy szpitalu na Parkitce, to jest nasz oddział terenowy, od godziny 7 do 14. Oraz w ambulansie, tutaj na Placu Biegańskiego oraz na Placu Rady Europy. Tu na Placu Biegańskiego jesteśmy 9, 19 i 26 lipca, a na Placu Rady Europy 16 lipca. W sierpniu też nie zabraknie okazji do oddania krwi. Ambulans pojawi się 2, 9, 13, 20, 23 i 30 sierpnia tu na Placu Biegańskiego. Dla takich chwil warto żyć. Pomagajmy razem!